Panie burmistrzu, druga tura nie była łatwa, jednak wygrał pan i to dosyć pokaźną różnicą głosów. Co o tym przesądziło? Naprawdę trudno mi powiedzieć. Staram się być cały czas sobą. Może to docenili ludzie, że nie byłem sztuczny. Nawet jeśli popełniałem błędy, no to takie błędy czysto ludzkie. A myślę, że też mimo wszystko zapunktowało to chodzenie po domach i kontakt bezpośredni. Bo powtarzam, mało osób mnie znało, ale mieli okazję przekonać się, zobaczyć, jakim jestem człowiekiem. Myślę, że... Mieszkańcy znają pana przede wszystkim teraz, nawet w trakcie wyborów. Pańskie doświadczenie jedynie z Fakro. A pamiętam, jak się pan obruszył, jak wspominałam o tym, że nie ma pan doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w samorządzie. Proszę uzupełnić teraz te informacje. Nie zdradzałem wszystkich szczegółów życia, życiorysu. Teraz rzeczywiście mogę powiedzieć prawie długoletni okres pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z tym, że tak jak powiadam, trochę inna struktura, wyższy poziom, trochę inne sprawy. Niemniej tak pierwsze otarcie o sprawy urzędowe było. Chce pan przywrócić Piwniczną na mapę turystyczną, nie tylko naszego regionu, ale i Polski. Wspominał pan o takim zobowiązaniu, saporcie ze strony pana byłego już pracodawcy, pana Ryszarda Florka. Jednocześnie Piwniczna już zaczyna coraz dotkliwie odczuwać problem braku choćby stoków właściwych narciarskich. Pan prezes nadal prowadzi fundację Siedem Dolin. Obiecał pomoc, jeśli tylko będzie taka pomoc potrzebna. Na pewno nawiążemy współpracę. Nie wiem, czy ta wcześniej współpraca była w jakikolwiek rozpoczynana, czy w ogóle takiej współpracy nie było. Natomiast teraz łatwo mi dotrzeć do pana prezesa, więc myślę, że do tego tematu wrócimy. Będę chciał każdy temat wyciągnąć, obojętnie jaki, który pozwoli wyjść Piwniczej na ten poziom, który miała kiedyś. Każdy wspomina Piwniczą lat 70. Ja wtedy się urodziłem, więc ja nie wiem, jak to było, ale każdy z rozrzewnieniem mówi Piwniczna, Piwniczna. To, że są piękne okolice, to, że jest fajny klimat, to, że mamy czystą, dobrą wodę, każdy wie, ale to jest za mało. Musimy teraz trochę sprowadzić inwestycji turystycznych, ale może nie tylko turystycznych i robić wszystko, co się da. Przede wszystkim nie kłócić się, przede wszystkim współpracować i to na pewno pozwoli nam dogonić na razie sąsiednie gminy. Wspominał pan o konieczności przyciągnięcia, zaproszenia do Piwnicznej kapitału prywatnego, przedsiębiorców. Jaki pomysł na zbudowanie takich relacji? Proszę panią, przede wszystkim ogłosimy ofertę, pokażemy nasze walory, zaprosimy wszystkich, nie tylko z Polski, też z zagranicy. Chcę się tu wzorować na sąsiednich gminach, na przykład wiecie państwo, że w Starym Sączu jest strefa gospodarcza, ekonomiczna, teraz jest zgoda na tworzenie takich stref. Być może u nas uda się wykroić jakiś taki odcinek terenu, do którego będziemy mogli zaprosić różnych przedsiębiorców, bo też oni sami być może jak przyjadą, zobaczą, co będą mogli tu zrobić, coś nam zaproponują. Ja nie jestem przedsiębiorcą już w tej chwili, jestem, prawda, urzędnikiem, natomiast chętnie posłucham wszystkich i być może z tej rozmowy, z tej dyskusji urodzi się coś, co da jakiegoś takiego, że tak powiem, power Piwnicznej. Wspomniał pan już w trakcie swojego przemówienia inauguracyjnego o przebudowaniu, przegrupowaniu sił w urzędzie. Zazwyczaj ludzie po tego typu deklaracjach obawiają się zwolnień, kolokwialnie mówiąc czystek. Jak to będzie wyglądało w pańskim wykonaniu? Co to znaczy przegrupować urząd? Proszę panią, przede wszystkim odbędzie się audyt, który wskaże, jak są wykorzystane stanowiska, na ile są efektywne. Przegrupowanie właśnie będzie polegało na tym, żeby skierować ludzi, którzy mają odpowiednie doświadczenie, do odpowiednich komórek. Przede wszystkim nasz Urząd Miasta i Gminy nie ma żadnej struktury. Generalnie nie wiadomo, jak to wszystko funkcjonuje. Chciałbym zbudować taką strukturę. Tę strukturę zamieścimy na stronie internetowej, żeby była czysta, jasna. Właśnie na podstawie tego będzie wiadomo, gdzie są wolne wakaty, gdzie coś można zrobić, gdzie kogoś można będzie przesunąć. Nikt nie powinien się obawiać, bo nie o to chodzi, że przyszła nowa władza i będzie sprzątać. Ja podobnie jak pan przewodniczący nie jestem zwolennikiem rewolucji, tylko raczej ewolucji. Te kadry, które mamy, po prostu trzeba bardziej wykorzystać tak, żeby i mieszkańcy, i przyjezdni, inwestorzy, goście byli zadowoleni. Bo to już jest pierwsza wizytówka Piwniczej, prawda? Dzisiejsze głosowanie nad wyborem przewodniczącego Rady pokazało, że, no bo tutaj nie ukrywajmy, człowiek z pańskiego komitetu został przewodniczącym i liczba 10 za to jest spora liczba. Czy to dowodzi tego, że udało się już jakieś sojusze czy jakieś takie porozumienie w ramach Rady podjąć? Proszę państwa, do wyborów startowałem z hasłem młodość i doświadczenie. Czterech kandydatów ode mnie było... czterech kandydatów, w sumie z 13, było z takim długim stażem, między innymi właśnie obecny pan przewodniczący.
I liczyłem na to, że rzeczywiście radni powołają się na to doświadczenie, bo mamy część młodych radnych, którzy na razie ustępują miejsca i jakby patrzą z boku, będą uczyli się. I to jest właśnie bardzo dobrze, że mamy takiego przewodniczącego, który już ma doświadczenie. Nie będziemy tracili czasu jakby na rozruch. Będziemy od razu wiedzieli, jak mamy kroczyć od pierwszego dnia. I tego panu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że serdecznie jako jedyny przyjechał do Piwnicznej. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Liczymy na kontakt owocny. Zawsze zapraszam, zawsze macie państwo drzwi otwarte. Proszę się nie pytać, o której godzinie. Po prostu proszę przyjechać.